Siemanko widzowie, z tej strony Antax i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy z Eurotrack, już się włącza. Dokończymy moją trasę, którą jechałem wcześniej z Luksemburgu do Cambridge, czyli Wielka Brytania. Jeździmy tam pod prąd. Oj, no i świetnie, bo się źle zrobiłam. Czekajcie, muszę ogarnąć. Bo się stało taka rzecz, że no nie zdążyłem jechać i postanowiłem ją dokończyć. Zrobimy dzisiaj jeszcze z 2-3 trasy i chciałbym dzisiaj jeszcze nagrać z najwyżej z Stumbleguysa czy tam Fallguysa, już się gubię. Nie gubię, ale sobie zobaczę. Dobra. I tak, dobra, jeszcze może nagrałbym z tego Suchard Creative Space, też będzie z tego seria. Ze Stumbleguysa będzie seria, z Fallguysa, może z Fortnite'a kiedyś będzie seria, nie wiem. O takim tirem jeździmy, tutaj macie po lewej informacje. Znów o, tutaj się pojawia. Taką długą trasę, znów trasę mamy. Ostatnio tu mnie wkurzyły wypadki, bo na przykład Louis jest właśnie dziwnie w Wielkiej Brytanii, że pod prąd to już wiem, ale że jest 97, nie jakaś równa prędkość, tylko takie przykład 48. Nie wiem, jak wypadki, że jakby ktoś na przykład tak za przeproszeniem po chamsku wyjedzie na drogę, to jest moja wina. Powiedzcie mi tak, jak tu może być 97? No jak? Kto tu się wyrobi? A ja i tak jechałam 97 i ostatnio z takiego wyrzuciło. Właśnie o tym mówię. No właśnie,
ja się pytam. Kto tu się wyrobi, jak tu jeszcze bariery? To jeszcze lepiej, bo to jest świetnie. Jak wylecisz, to prosto w bariery i się przebijesz na drugą stronę. Czerwonym, przepraszam bardzo, ja wjechałem na żółtym. Ile mi to kasy w ogóle odjęło? Coś nie. Oj, to jest właśnie nawet kasy. Umiarkowany, no świetnie. No właśnie, 14 tysięcy. I minus 5 tysięcy kara za uszkodzenia. No bez przesady, no tyle tych uszkodzeń nie było. Dobra, bierzemy rynek pracy i ja sobie zapiszę. Dover. Nie, za długo jak nas. Chyba, że bierzemy jeden długi i taki krótki odcinek robimy. Do Londynu? Nie, nie do Londynu, bo to za długo. O! Też jest fajna trasa. Bo tu z tego, co widzę, to byłem w Weronie. Dobra, lecimy o to, o. Salzburg Turyn. Czyli to jest Salzburg Turyn. Już czekajcie, zapisuję sobie do Turyn. Turyn i. Dobra. Jak to autko? Ja lubię bardzo ciężarówkę ładnie. I też fajnie widać mnie w środku. Raz, dwa. Wiecie, muszę sprawdzić jedną rzecz tylko. Gdzie tu jest? Hamulec ręczny. Okej. A ja bym chciał. No dobra, niech będzie. I rzeczywiście to działa, bo ja się zawsze zastanawiałam ostatnio. Aha, dobra, to ja nie wiedziałam, że spacją się to robi. Polecam. A, i tu się pięknie. Jedzimy w to. Widzisz, się wyjeżdża do programu? Głośny tu jest.
lecimy skąd? Jedziemy z Austrii, prawda? Jezu, no i już oznaki, znaki. No może będzie. Będzie. Już hamowałem. Mogłeś wyhamować ten system.
no ale nie chciałabym już filmować, bo i ten pomad by się wyzerował i by się tam coś wyłączył. Ostatnio 112 tirem jechał, nie wiem co się stało. Przyspiesza. O, świetnie, uszkodzenia już 5 uszkodzeń. Było 100. 5%. No i na przepa. Najbardziej też by się ładunek nie uszkodził. Oni chyba za to. Kurde, co to to lusterko po prawej jakoś? Się uszkodził.
kurde! Kamera. O co chodzi? Włochy, nawet to co już włochy? Czemu muszą być bramki? To mi tak spowalnia. Świetnie. I trzeba. No właśnie tak będzie.
Ej, 2% ładunku, no już nie ma opcji, żebym się mówił. Czemu mi miga? No jeszcze może zahaczę tym ładunkiem, żeby się to cały rozwalił. Thank you.
awarię silnika przez... No to ciekawe, zaraz się zrobi. Dobry rok. Czy on mi ruszy, bo on ma często problemy z ruszeniem. No, o. Jak wiecie, jak na awarię. Thank you.
jestem ciekawa, czy mi się odkryje. Zaraz zjadę jakiś super. Samolot! No nie! No. Jezu, zaraz denerwuje mnie ta awaria silnika. Mediola nie jest mechanik? Jest. Ja zjeżdżam do Mediola, czekajcie, ustawię sobie punkt, wiecie? Bo mnie będzie denerwowała ta awaria. Mediolan, Mediolan. Tutaj? O, tu. Dobra. Tu drugi. Dobra, dobra. I jedziemy do tego. No właśnie, o tym mówię! Czemu się silnik wyłączył? Już chyba coś naprawdę jest nie tak. Właśnie tu będzie problem trochę z jazdą.
serwis. Nareszcie możemy jechać już w spokoju. Musimy tylko zobaczyć. Tylko był już ładunek, mimo że i ciężarów w tym stoi. Dobrze poszło. Oj, kurde! Naprawiony. Tak właśnie, widzowie, na... Co? Jak ja to zrobię? O, regulacja lusterek, właśnie. Nawet nie widzę tego. Dobra, regulacja fotera. Dobra. Dobra, nie, tak przywróć do myśli. Fajnie by było, gdyby było naprawione i bym już nic nie rozwalił, ale za szybko wszedłem i... Dużo, jak na ostatnim, że będzie to zjeść.
spowodowałem, ale ciągle go nie widziałem. Znowu mi zabiera. Oj, to boli! No nie wiem, była moja wina, bo ja za bardzo to już słyszę. Na pewno wyjdzie do mnie 60. Gdzie tu jest otwarte? Już hamujemy, bo my coś tu jest. Zapraszam na mój serwer Discord, który mógłby się oczywiście. Jezu! Boże, kurde! Jak mnie zdenerwował teraz? Jak mogę mnie przyprowować na mnie? Ja już teraz mam. Teraz jeżdżam. Prawo stronę. Sorry, typie. Ale to mi jakoś ta ręka zadrżała, wiecie? Ja nie wiem. Dochód za zlecenie 16 547. A z tego wyjdzie wiozę meble. No to jeszcze podejrzewam wyjdzie mi za kary, za uszkodzenia. To już nie wiem. Tu jest 80! O, 60 km.
przez osobówkę. No mógłbyś poczekać, no teraz mnie wyhamujesz ty. No i bramki jeszcze! Czemu tu chcę? No przywalę w niego! Wypuść mnie w tym szabanie, no. Co się dzieje? Jezu. No ja nie wierzę, zaraz mnie to zdenerwuje, do końca możliwości. No, puść mnie! Raptem się na mnie. Awaria silnika, no co? I teraz patrzcie na ten cennik. No ja nie patrzę. Nie no, ale to jest no bez przesady. No 4000 za 5% bywało więcej. Umiarkowane. Dostawa na czas na pewno niedelikatny. Ładunek wyskiej wartości. Ładunek wyskiej wartości. Zastosuję.
Dobra, widzowie, jeszcze sobie zobaczymy, ile że naczep to bym chciał to odwiedź. Zobaczymy, ile kosztuje jeszcze ciężarówka, bo bym sobie kupił, ile ma. Stan konta 102 tysiące, ta 108. No dobra, już niedużo zostało, widzowie. Gdzie mogli mieć własną ciężarówkę. Dokładnie to. Ogólnie dajcie znać w komentarzu, czy chcecie tą ciężarówkę, to jest 1, a to jest 2. Znaczy nie, to jest, znaczy tak, to jest 1, a już wam mówię, to jest 2. Co chcecie, więc mówię, to już wy możecie też tam pisać, ja sobie się zastanowię, nie bym chciała akurat to, bo lubię bardzo akurat ten model, nawet sobie wybrałem jako zdjęcie, bym sobie kupił, ale no wiadomo, jeszcze nie, historia postępu. Dobrze, dobrze idzie. Dobra, widzowie, to będzie na tyle w tym odcineczku. Widzimy się już w kolejnym, więc do zobaczenia w kolejnym.